swą łazienkę. Sałęka. Tego byłem przyzwyczajony. Tutaj to jest tańce, można robić holandki z wobole. Firanka do zerwana. Wyglądają na ładne, ale zobaczymy, czy nie przesiąkają, czy nie mają jakichś innych defektów, efektów ubocznych. No patrzcie, pięknie jest. Gdyby śnieg sypał, to na bieganie to się nie nadaje. Ta trasa będzie ciężko tutaj biegać, ale zobaczymy, co da się zrobić. Biegaliśmy w tamtym roku, ale było zdecydowanie lepiej. Więcej śniegu było, bo nie wiem, czy mnie będzie słychać. Może nic nie będę mówił, lepiej. Turystka nie wie, że się buty zawiązuje na dwa razy, bo nie się nie rozsznurowują. A my właśnie zakładamy raki. Bo nie da rady iść bez nich. Ślisko jak nie wiem co. Koleżanka nam pokaże. Raki już ubrane. Raczki, nie raki. Nie są raki. Idziemy. Zobaczcie, telewidzowie, jakie chmury. Jesteśmy w Karkonowskim Parku Narodowym i to, co mnie martwi najbardziej, zakaz lotów dronów. Czy można nadać, że park się na to zgodzi, ale to mało realne. Ale jest pewien myk, trzeba pojechać za granicę parku, czyli tam koło Gołębia. I tam można pośmigać wzdłuż granicy, to jest ładnie, podobno widać góry. Nie latałem, powiem wam jak będę, jak tam polatam. No i powiem wam, że Raczka to jest inny świat. Idziesz, nie boisz się, że się przewrócisz, że się poślizgniesz. To jest podstawowy kierunek z tego turysty. Thank you.
się prezentuje hotel z daleka. Bez śniegu oczywiście. My idziemy na basen. Ja może trochę pobiegam. Jeszcze pójdę na basen, a później sauna obowiązkowa. Tu mamy pokój w łazience u siebie. Dobra, idziemy właśnie na basenik, schodzimy w dół. Bieganiu, niestety na bieżni, ze względu na warunki atmosferyczne po baseniku. Jest fajnie, myślę, że to tym miłym akcentem kończę ten pierwszy dzień. Fajnie było dzisiaj, bo trochę we Wrocławiu, druga część w samochodzie i tutaj. A teraz idziemy na upragnioną kolacyjkę, bo jestem mega głodny. No i co, telewidzowie? Zapraszam do następnych odcinków. Zostawcie po sobie ślad, subskrypcję lub komentarz. Na razie.